po franciszkańsku, a po męsku szczęść Boże. Dziękuję za zaproszenie, jestem bardzo wzruszony, chociaż tego nie widać. Ponieważ tak pilotuję troszeczkę przez internet, co robicie, mam trochę znajomych mężczyzn, którzy mi też podpowiadają, co tutaj się dzieje. I powiem wam szczerze, jestem waszym kibicem. Tak jak wielu mężczyzn kibicuje reprezentacji Polski, choćby teraz w siatkówce, tak ja kibicuję mężczyznom świętego Józefa. W naszym środowisku ewangelizacyjnym nie mamy mężczyzn świętego Józefa, ale mężczyzn nam nie brakuje. Chciałbym was zaprosić do tematu, który mi został zadany. A jak jest zadanie, to wiecie, każde zadanie jest trudne. Mówić o inicjacjach. Oczywiście pierwsza myśl, jaka się nasuwa, to inicjacja chrześcijańska. To sakrament Chrztu Świętego. Myślę, że każdy z nas przeszedł tą drogę. Nie będziemy do tego wracać. Idziemy do przodu. Słownik języka polskiego ukazuje nam kilka znaczeń tego słowa, inicjacja. Pierwsze to rozpoczęcie nowego etapu w procesie stawania się dorosłym. Związane jest to ze zdobyciem nowych doświadczeń. To jest bardzo szerokie pojęcie. Tych nowych doświadczeń każdy z nas miał pewnie wiele, ale chciałbym się go trzymać, bo kolejne, czyli zapoczątkowanie lub rozpoczęcie się czegoś, jest jeszcze szersze. Albo uroczyste przyjęcie nowego człowieka do jakiegoś stowarzyszenia, szczególnie tajnego. No my tutaj tajnych stowarzyszeń raczej nie mamy, chociaż w podziemiach jesteśmy. Cieszę się, że właśnie w takim klimacie, ponieważ przez 4 lata pracowałem jako górnik elektryk pod ziemią. Wiem, co to jest bycie pod ziemią. Nie bójcie się. Widzę, że strop jest silny, mocny. W społeczeństwach plemnicznych jeszcze jest jedno znaczenie. Jest to obrzęd przyjęcia do społeczności dorosłych. Chcemy zatem mówić o inicjacji do męskości, do odwagi, do tego, żeby znaleźć swoją tożsamość, tożsamość mężczyzny. No, jako teolog duchowości pierwsze, co robię, to sięgam po Biblię. I szukam przykładu, który nam to pomoże zobrazować. Znalazłem taki przykład w pierwszej księdze Samuela, gdzie właśnie Saul zostaje wybrany na króla i na wojownika. I jak to się staje? To się staje w bardzo prosty sposób. Kisz, jego ojciec, wysyła go, żeby szukał zagubionych ośląt. On zaczyna samotną wędrówkę ze służącym, ze sługą, z chłopcem. Czyli jest już pewne porównanie. Idzie młody mężczyzna z chłopcem. Zaczyna pewną drogę, samodzielną drogę. Poszukuje, czyli jest w dziele, które zadał mu jako zadanie jego własny ojciec. Kiedy jesteś w dziele ojca, chcesz mu się przypodobać jako syn. Chcesz być od niego w jakiś sposób też zależny, a jednocześnie niezależny. I w tobie dokonuje się walka, wewnętrzna walka, duchowa, przestrzeń wolności i przestrzeń posłuszeństwa. One się ścierają. Chcesz wypełnić wolę ojca, a jednocześnie wiesz, że chciałbyś chodzić własnymi drogami. I tak każdy z nas chyba postępował na pewnym etapie swojego życia. Saul robi dokładnie to samo. Jego wędrówka zaprowadziła go do miejscowości, gdzie prorokiem był Samuel. I tu spotykamy pierwszą rzeczywistość. Właściwie już mamy trzecią rzeczywistość inicjacyjną. Pierwsza to jest wyzwolenie się od matki. Związanie z matką i wyzwolenie się od matki. To jest w dzieciństwie. To jest 7., 8. rok życia, kiedy ty już nie chcesz słuchać jako chłopak mamy, tylko idziesz po linii ojca, naśladujesz ojca, patrzysz to, co on robi, jak czyni, jak postępuje. Zawsze ojciec jest wtedy autorytetem. Chyba, że nie jest autorytetem ze względu na swoją postawę moralną. I wtedy młody mężczyzna cierpi. Pojawia się problem, mianowicie w tej wspólnej wędrówce Saul odchodzi od ojca. To jest ten drugi krok inicjacji. Związanie z ojcem i odejście od ojca. To przychodzi wtedy najczęściej, kiedy zaczynają ci się podobać dziewczyny.
To przychodzi najczęściej wtedy, kiedy już masz przyjaciela, który chce ci pomóc, czyli wprowadzić cię w swój sposób myślenia i działania. Szczęście się takich przyjaciół. Bo nie wszyscy są posłani od Boga. Trzeci krok to w tej wędrówce, samodzielnej wędrówce, pojawia się mentor. I tu mamy właśnie ten przypadek, kiedy Samuel staje się mentorem dla Saula. I co on robi? On go namaszcza. Namaszcza go olejem. Samuel wziął wtedy naczynko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował go i rzekł: czyż nie namaścił cię Pan na wodza nad swoim dziedzictwem? Mentor. Rola mentora jest bardzo ważna. W życiu inicjacyjnym jest to ktoś, kto wprowadza nas w przestrzeń, która dla nas jawi się jako prawdziwa i wolna. Przestrzeń, w której się chce być. Tam odnajduje pragnienie serca. Funkcja mentora, tak jak powiedziałem, jest ważna, ale trzeba sobie uzmysłowić, że może być to mentor pozytywny, ale może tym mentorem być ktoś, kto jest przebiegły, ktoś jako wzór negatywny. I mamy przykład takiego kogoś, jest nim nie kto inny jak Jonadab. On w drugiej księdze Samuela stał się mentorem syna Dawida o imieniu Amnon. Amnon jako młody mężczyzna zapragnął, zapożądał swoją siostrę. Siostra miała na imię Tamar. Rozkochał się we własnej siostrze. Chciał ją posiąść, zdobyć. Tak jak każdy mężczyzna jest zdobywcą, tak Amnon chciał zdobyć swoją siostrę. I właśnie jego mentor, bardzo przebiegły człowiek, jak mówi Biblia, zaproponował mu, żeby zaczął udawać chorobę. Kiedy zaczął udawać chorobę, przyszedł do niego jego ojciec, król Dawid. On mówi: jestem chory, potrzebuję pomocy, niech przyjdzie siostra Tamar, niech mi posłuży, niech mi coś ugotuje, ja zjem z jej ręki. A kiedy ona przyszła, przygotowała posiłek, to on odprawił wszystkie sługi, został sam na sam z nią, a potem ją zgwałcił. Ten czyn spowodował, że w jego oczach nagle pojawiła się wzgarda wobec tej kobiety. On ją wyrzucił na ulicę, wzgardził nią. Zobaczcie, mentor, który prowadzi do zła, prowadzi nas do czego? Do grzechu. A potem owocem tego grzechu jest wzgarda. Mało tego, Tamar, kiedy została wyrzucona, została sama na ulicy. Zaopiekował się nią inny z braci. Miał na imię Absalom. I tu zaczyna się cała historia syna Absaloma, króla Dawida, który nie mogąc zdzierżyć to, że jego brat tak postąpił wobec siostry, przebiegle go zamordował i musiał uciekać. I potem mamy całą scenę, kiedy Absalom odchodzi od ojca, staje się przeciwnikiem ojca. Zobaczcie, jak zły mentor, wprowadzając grzech, wprowadza nas na drogę zła, która się nie kończy, ale pociąga za sobą kolejnych. Przyjrzyjmy się swoich mentorom, swoim przyjaciołom, czy też autorytetom, czy pseudoautorytetom, którzy prowadzili nas właśnie w takim kierunku. Gdzie byśmy doszli? Może doszliśmy nawet do takiego bagna, kiedy odeszliśmy od ojca, od matki, od wszystkich i tak naprawdę zostaliśmy sami. Wiemy, jak skończył Absalom. Wiemy, jak skończył Amnon. Zobaczcie, jaka jest rola mentora w inicjacji. Saul był prorokiem Pana. Saul słuchał głosu Pana, wypełniał jego wolę, był posłuszny. Jako prorok miał nowe perspektywy, wyprzedzające fakty. Zatem prowadził Saula w woli Bożej. Kiedy kroczysz w woli Bożej, kiedy twoim mentorem jest autorytet Boży, człowiek posłany od Boga, wtedy wzrastasz. W 10 rozdziale pierwszej księgi Samuela
widzimy, jak się to dokonuje. Przeczytałem wam, że Saul namaścił go olejem, ale to było mało. On go potem posłał w drogę powrotną i powiedział mu tak, najpierw spotkasz dwóch mężczyzn. Oni ci powiedzą, że oślęta się znalazły. Pójdziesz dalej, spotkasz trzech mężczyzn. Oni ci dadzą prezent. Pójdziesz dalej, napotkasz gromadę proroków zstępujących z wyżyny. Będą mieli z sobą harfy, flety, bębny i cytry, a sami będą w prorockim uniesieniu. Ciebie też opanuje duch pański i będziesz prorokował wraz z nimi i staniesz się innym człowiekiem. Zobaczcie, co przepowiada Samuel Saulowi. Jego mentor wprowadza go w doświadczenie Boga. Najpierw w oparciu o dwóch posłanych przez Boga, którzy mówią, bądź spokojny. Twoje serce jest zalęknięte, bo martwisz się o to, że twój ojciec martwi się o ciebie i o osły. O osły się już nie musi martwić. Gorzej z tobą. Ale żeby znowu tak źle nie było, to posyła znowu prorok trzech mężczyzn z konkretnymi darami. Udają się oni do Boga w Betel. Jeden będzie niósł troje koźląt, drugi będzie niósł trzy okrągłe chleby, a trzeci będzie niósł bukłak wina. Pozdrowią cię i dadzą ci dwa bochenki chleba i weźmiesz je z ich rąk. Chleb. Znak. Mentor pokazuje drogę, a jednocześnie ukazuje znak, który będzie dla ciebie. Te dwa bochenki chleba, oczywiście dzisiaj z perspektywy chrześcijaństwa odnosimy do Eucharystii. Saul staje się figurą starotestamentalną Jezusa Chrystusa. Możemy to spróbować odnajdywać w takiej głębokiej egzegezie tekstu, ale nam aż tak głęboka ta egzegeza nie jest potrzebna, by zrozumieć sam fakt, jak Bóg prowadzi człowieka w inicjacji do misji. Potrzebował jeszcze namaszczenia prorockiego, potrzebował ducha, aby mógł wypełnić wolę Boga. I to jest niesamowite, że każdy z nas, kiedy rozpoczyna nowy etap swojego życia, swojej posługi dla Boga, będzie wprowadzany do wspólnoty, tak aby służyć Królestwu Bożemu. I może jesteście tutaj z tego powodu, że ktoś stał się twoim mentorem. Że potem dwóch twoich braci powiedziało ci o tym, że można tak żyć. Że kolejny przyniósł znak, który był dla ciebie znakiem potwierdzenia. A w końcu znalazłeś się w grupie prorockiej i proszę bardzo, jak się modlisz. Jak nigdy w życiu. Albo jak rzadko kiedy, przed laty. Mówiąc o tym, uświadamiam sobie jedną konkretną rzecz. Co mu powiedział Samuel? Powiedział mu tak. Będziesz prorokował wraz z nimi i staniesz się innym człowiekiem. Gdy ci się spełnią te znaki, uczyń, co zdoła twa ręka, gdyż Bóg będzie z tobą. Uczyń to, co zdoła twa ręka. My myślimy, że jesteśmy wezwani do tego, żeby być ciągle prowadzeni przez kogoś. W pewnym momencie mentor odchodzi na bok. Ty jesteś wezwany do misji, którą masz odczytać w sobie. Odkryć swoje talenty, odkryć swoje możliwości, swój potencjał. I tu pojawia się problem, bo wielu mężczyzn po prostu nie dochodzi do tego etapu. Czemu? Gdzieś jest jakaś blokada. Psychologia szybciutko to odnalazła, stworzyła teorię przekonań, która mówi o tym, że jeżeli w jakiejś sytuacji początkowej twojego życia twój ojciec, twój przyjaciel, twój mentor czy ktoś jeszcze inny powiedział ci, że jesteś do niczego, to ty zaczynasz w to wierzyć. Była jakaś sytuacja, jakieś wydarzenie, które w twoim umyśle, w twojej ocenie tego zjawiska spowodowało to, że jesteś do niczego. Ty zaczynasz o tym myśleć, włączają ci się myśli automatyczne. Kiedy podejmujesz pracę, jakiś wysiłek, by to wypełnić, i ci się nie udaje, zaczynasz wypowiadać słowa. To jest drugi etap.
naprawdę jestem do niczego. W ten sposób krok po kroku kształtujesz w sobie nawyki myślowe, które po jakimś czasie przeradzają się w błędne przekonanie o sobie samym. I tak oto, pod wpływem takiego błędnego przekonania, ty nie idziesz do przodu. Ty podejmujesz decyzje, podejmujesz postawy, zachowania, które są niewłaściwe, nie takie, jakie Bóg chciał widzieć w tobie. Kiedy o tym mówię, uświadamiam sobie, że właśnie ta przestrzeń staje się blokadą w rozwoju człowieka. Sięgnijmy do innej księgi, do Księgi Sędziów, 6 rozdział. Mamy tam powołanie Gedeona. Anioł Pański przychodzi do niego i powołuje go, by walczył o wolność dla Izraela. Okoliczności są niesprzyjające. Nie ma znaków, nie ma sukcesów. Jest wewnętrzna pustka w Izraelu. Poczucie osamotnienia. Wszyscy mówią, Bóg nas opuścił. A on jest zajęty sobą. Stoi na swoim klepisku i muci zboże. Przychodzi anioł Pana i daje mu nową perspektywę. Co do niego mówi? Mówi bardzo podobne słowa, jakie usłyszał Saul od Samuela. Mówi, idź z tą siłą, jaką posiadasz. Idź z tą siłą, jaką posiadasz. Dla nas, mężczyzn, odkrycie siły, mocy ducha, to jest jeden z elementów naszej męskiej tożsamości. My się utożsamiamy z tą rzeczywistością. Prawda, że siłę ducha to mają kobiety, mężczyźni mają moc fizyczną. Co nie znaczy, że mężczyźni nie mogą mieć siły ducha. Mogą mieć siłę ducha. Idź z tą siłą, jaką posiadasz. Więc jako mężczyzna pytam samego siebie i pytam ciebie, skąd mężczyzna czerpie siły? Jedni mówią ze zwycięstw i sukcesów. Prawda czy fałsz? Inni mówią z poczucia odpowiedzialności. Wypełniłem zadanie. Prawda czy fałsz? Jeszcze inni mówią z pochwał innych, szczególnie kobiet. Prawda czy fałsz? Ci wierzący mówią od Boga, z Jego błogosławieństwa. Prawda czy fałsz? Jeszcze inni mówią, że z przezwyciężonego ryzyka. Udało mi się. Zmieściłem się między dwoma tirami. Udało mi się. Było ryzyko. Pokonałem je. Przezwyciężyłem je. Jeszcze inni mówią z bycia na czele. Z bycia przy władzy. Z posiadania urzędu. Pewnie tych momentów, z których czerpiemy siłę jako mężczyźni, jest o wiele więcej. Ale siła, którą otrzymujemy, jest łaską, która prowadzi nas do wypełnienia misji. Tak, patrząc na to powołanie Saula, widzę, że on został wybrany na króla. W jakich okolicznościach? W okolicznościach, kiedy został namaszczony, 11 rozdział, jest walka z Amonitami i ta walka wzmacnia Saula. On jako pierwszy wyrusza do walki. Już namaszczony, już pełen ducha. Pismo Święte mówi, że opanował wtedy Saula Duch Boży, gdy słuchał tych słów i wpadł w wielki gniew, wziął parę wołów, porąbał je przez posłańców, rozesłał po całej krainie Izraela z wyzwaniem. Tak się postąpi z wołami każdego, kto nie wyruszy z Saulem na wojnę. Zobaczcie, skąd on wziął tą moc, tą siłę. Czerpie z Ducha Bożego. Kiedy wchodzisz w inicjację męskości, musisz zapytać się, jakie duchy tobą rządzą. Bo jeżeli rządzi tobą duch walki, to zawsze będziesz w konfrontacji i zawsze się będziesz kłócił. Jeżeli duch lęku, strachu, to nigdy nie podejmiesz wyzwania. Jeżeli duch przekory, to zawsze będziesz na nie.
Zobaczcie, jaki duch mną włada. Inicjacja do męskości to jest inicjacja do odkrycia wolności w Chrystusie. Dlaczego? Bo Jezus przyszedł w pierwszej kolejności do mężczyzn, nie do kobiet. Wybrał 12, a nie 12. I to wybrał ludzi, którzy byli rybakami, jak mówimy. Ale to byli ludzie, którzy czuli wiatr we włosach, którzy znali przestrzeń, którzy byli odważni, którzy się nie bali pracować. Potem każdy z nich, oprócz Jana, oddał życie za Niego. Zobaczcie, inicjacja do bycia, do odkrycia własnej tożsamości jest inicjacją, która prowadzi przez wiele dróg. Niejaki Karol Furmanik, psychoterapeuta, zajmujący się metodą gestaltowską, pracy w grupie, odkrywa takich 15 podstawowych elementów inicjacji. Znalazłem to gdzieś, więc się z wami podzielę. Pierwsze to zdolność tworzenia dojrzałych relacji z kobietami. Pierwszy moment, taki kryterium inicjacji według niego. To, że potrafię tworzyć dojrzałe relacje z kobietą. Wiem, gdzie są granice. Drugie to osiągnięcie pełnej niezależności finansowej. Jestem odpowiedzialny, dbam o dom, mogę zapewnić byt, bezpieczeństwo. Trzecie to emocjonalna niezależność od matki. Już nie jestem synem pantoflarzem, czy też mamin synkiem, tylko jestem wolny w relacji do mojej mamy. Szanuję ją, nie czczę jak bóstwo, kocham ją synowską miłością, ale moje serce należy do innej kobiety. Moje serce należy do innej osoby, bo nie zawsze może należeć do kobiety, może należeć również do osoby Bożej. Pozytywne przejście kryzysu moralnego, ekonomicznego lub psychicznego również wpływa dobrze na ten proces inicjacyjny, na dojrzałą męską osobowość. Co jeszcze? Zdolność tworzenia dojrzałych relacji z innymi mężczyznami. Potrafię wejść w relację z drugim mężczyzną. Nie lękam się go. Nie mam tej blokady. Nie myślę, co inni pomyślą o mnie. Dla wielu ważne jest przeżycie inicjacji seksualnej. Jeszcze dla innych wrażliwość i uważność na świat natury i przyrody. O, odkrywamy tutaj duszę franciszkańską. Emocjonalna niezależność od ojca. Angażowanie się w działanie dla sprawy ponadjednostkowej, dla jakiejś idei, wartości. To bycie, zaangażowanie się w życie chrześcijańskie, we wspólnotę, w grupę. To wzięcie odpowiedzialności, bycie liderem tej wspólnoty. Identyfikacja z ojcem, dostrzeganie jego negatywnych i pozytywnych stron. Umie teraz wybrać, powiedzieć, za to cię cenię, tato, a wiesz, to stało się przeszkodą dla mnie, ponieważ ci ufałem, a ty mnie zraniłeś. Potrzebowałem wolności, uzdrowienia. Przebaczam ci, bo chcę, abym umiał przebaczać również mojemu synowi, który być może wcześniej czy później powie mi, tato, zawiodłeś mnie tu, tu i tu. Zaangażowanie w życie społeczne i polityczne, kolejny element, w którym może się mężczyzna sprawdzić na tej drodze inicjacji, otwartość na szeroko rozumiane życie duchowe, gotowość do odpowiedzialnego rodzicielstwa, czy też dostrzeżenie, zrozumienie i zaakceptowanie odniesionych ran duszy. To psychoterapeuta. Ja wiem, że mężczyzna potrzebuje nie tego, co jest stare, ale tego, co nowe. Potrzebuje nie starej tożsamości, tylko nowej tożsamości. Wejść w nową tożsamość to nic innego, jak być odważnym i odważnie podjąć wyzwanie życia.
odważnie podjąć wyzwania misji, do której Bóg mnie przygotowuje. Ale my, mężczyźni, mamy w sobie to coś, co często powoduje, że z jednej strony rozpoznajemy wolę Bożą, z jednej strony chcemy jako mężczyźni Boży iść przez świat, ale z drugiej strony potrzebujemy samopotwierdzenia. Samopotwierdzenia. Ja muszę przekonać się, że to jest właśnie to. Może to samopotwierdzenie rodzi się jako pewnego rodzaju przeciw wobec dyskryminacji samego siebie. Bo jeżeli idziesz na całego, to idziesz zdecydowany. Idziesz jako ten lider, jako ten, który ma odnieść sukces, ma zwyciężyć. Przypomnijcie sobie swoje zwycięstwa. Ile was one kosztowały? Było jakieś za darmo? Nie ma czegoś takiego. Nie ma zwycięstwa za darmo. To jest tylko iluzja. Samopotwierdzenie wynika albo z dumy, albo z tego, że w nas jest wojownik, albo z takiego wewnętrznego dążenia do wielkości. Znalazłem 3 takie argumenty. Może jest więcej. Kiedy jestem wojownikiem, to zawsze chcę zwyciężać. I zobaczcie na relację damsko-męską. Jeżeli jesteście w związkach małżeńskich, to bardzo często ta relacja, można tak powiedzieć, dokonuje się na zasadzie wygrana-przegrana. Jeżeli ja mówię, to ja mam wygrać, a ty przegrasz. Ale kiedy widzisz, że twoja żona wygrywa, to ty przegrywasz. Jak się wtedy czujesz? Oj, fatalnie. Nie, ja, mężczyzna, który przegrywam, mężczyznom najtrudniej w tej inicjacji rozpoczęcia nowego etapu życia wejść na przestrzeń nowej kultury, w której zadaniem będzie wprowadzenie w relację mężczyzna-kobieta nowej zasady. Nie wygrana, przegrana, przegrana, wygrana, ale zasady wygrana, wygrana. Ty masz swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Szukamy trzeciej możliwości, w której razem zwyciężymy. Zobaczcie, ile problemów w ten sposób możemy rozwiązać. I wprowadzając nową kulturę życia, relacji, wchodzimy znowu w proces inicjacyjny. Patrzę troszeczkę na siebie, jeżeli chcecie posłuchać, to podzielę się takim świadectwem. Zadałem sobie takie pytanie, jakie ja przeszedłem inicjacje? No wiadomo, chrzcielna to pierwsza komunia święta to druga, to człowiek tak jeszcze inaczej na to wszystko patrzył. Potem podjąłem naukę w zasadniczej szkole zawodowej, górniczej. I był taki okres w moim życiu, że przeskakiwałem przez skórę jako gwarek. To była inicjacja na kopalni, wszyscy trzymali kufel piwa w ręku, hej! Nie? I ty musiałeś to przejść przez to. Czułem się dowartościowany, czułem się w grupie męskiej. Miałem zawód typowo męski, pracowałem pod ziemią po szkole, uczyłem się jeszcze dalej. I to była moja inicjacja, ale w pewnym momencie w tej mojej twardości, męskości, w tym macho takim wręcz, pojawił się zupełnie inny obszar. To była wspólnota wiary i światła, gdzie w centrum tej wspólnoty są osoby niesprawne umysłowo i fizycznie. I moimi przyjaciółmi stali się ludzie niepełnosprawni. Przeszedłem taką inicjację na środku ulicy. Idąc ulicą mojego miasta, pochodzę z Jaworzna, w pewnym momencie dziewczyna o imieniu Lucyna z powykrzywianą twarzą, nie mówiąca, na środku ulicy podaje mi dłoń i każe mi ją chwycić, żeby ją chwycił za rękę i poprowadził. A tu może iść mój kumpel z pracy. A ja idę, trzymając za rękę taką dziewczynę. Słuchajcie,
To się dokonało na środku drogi, dosłownie. I to była walka wewnętrzna, którą musiałem stoczyć publicznie, na oczach wszystkich, moich nowych przyjaciół, nowych znajomych, mając świadomości, że w każdej chwili może ktoś nadejść z tego świata macho. Teraz, kiedy z perspektywy tego czasu patrzę na ten moment, myślę, że to był moment kulminacyjny do tego, żeby przejść na inny etap. Zrezygnować z bycia macho, a stać się człowiekiem Kościoła, człowiekiem Bożym. To doprowadziło mnie potem do decyzji, że rezygnuję z munduru górniczego i wkładam habit franciszkański. Ale zobaczcie, czarny. Coś zostało. I znowu kolejna inicjacja. Na nowicjacie. Pierwsze śluby zakonne. Potem śluby wieczyste. Ale to było na drodze urzędowej. Jednak wszystko, co było najważniejsze, dokonało się na Alvernii we Włoszech. Kiedy siedziałem nad przepaścią 200-metrową i pytałem się samego siebie, Boże, co Ty chcesz? Przede mną był tylko stary, spróchniały, drewniany krzyż, a za nim w odległości kroku przepaść 200-metrowa i cała panorama tamtych gór. Siedziałem tak sam chyba ze 2 godziny i walczyłem z sobą. Panie, czy mam składać te śluby i czy mam iść do kapłaństwa? To była ta inicjacja, która dokonała się na drodze duchowej, wewnętrznej. Kiedy chwyciłem do ręki Słowo Boże, zacząłem czytać, przeczytałem fragment, masz składać śluby Panu, bo to jest dla Niego miłe. No i faktycznie od tego czasu cały czas jestem w zakonie kapłanem i wiem, że ta droga jest dla Niego miła. Wezwanie do inicjacji przychodzi nie od Ciebie, przychodzi od Pana. To, co Wam pokazałem na przykładzie Saula, to typowy, klasyczny proces inicjacyjny. Zerwanie z matką. Pierwsza księga Samuela o matce Saula nic nie mówi. Potem jest zerwanie z ojcem. Ojciec miał na imię Kisz. Nie wiem, co to znaczy, nie dobiegałem aż tak głęboko, ale wydaje mi się, że to zerwanie z ojcem było tym drugim krokiem inicjacyjnym Saula. Trzeci krok to znalezienie mentora, Samuel. Czwarty krok to odkrycie misji życiowej. Wybrany na króla, stał się wojownikiem. Pismo Święte mówi, że przez całe życie Saula toczył wojny z Filistynami. Czyli ta misja, którą miał, wcale nie była prosta. I piąty etap to małżeństwo ze świętą kobietą. Teraz zamknijcie oczy i przyjrzyjcie się swoim świętym kobietom. Kobieta Saula nosiła na imię Achinam. 14 rozdział, werset 50. Achinam dała mu kilku synów. Był z nią szczęśliwy. Ale ona nie odegrała w jego życiu olbrzymiej roli. Odpowiedział na wezwanie Pana. Szedł za Nim. Ta inicjacja do tego, by był królem, by był wojownikiem, wybranym z plemienia Beniamina, najmniejszego z plemion. Jego ród też był najmniejszy w tym plemieniu. Ale wzrostem był ponad wszystkich innych. Pokazanie wielkości Saula w kontekście całego narodu to zabieg, który ma na celu nam podkreślić, że Bóg wybrał najpiękniejszego mężczyznę w Izraelu. Takiego, który mógł poprowadzić całego Izraela. Chociaż Bogu się wcale nie podobało to, że oni chcą mieć króla człowieka. O tym prorok mówił wcześniej. Teraz sobie siebie samego wyobraź sobie, że jesteś tym, którego Bóg
posyła cię do tego, byś był wojownikiem i królem. Byś był ewangelizatorem i apostołem. Byś był pasterzem swojego domu i jednocześnie bojownikiem. Ten, który chroni i ten, który zabezpiecza byt. Bez względu na to, jak dzisiaj wyglądasz, czy siebie akceptujesz, czy nie. Bóg ciebie wybrał. I teraz robisz krok w wierze. Chce wypełnić twoją wolę. Czy Saulowi się udało? Nie. Skoro Saul objął panowanie nad Izraelem, walczył z wszystkimi swymi wrogami dookoła. Ale potem Saul potrzebował mężczyzn. Mężczyzn walecznych. Przez całe życie Saula trwała zacięta wojna z Filistynami. Gdy tylko spostrzegł Saul jakiegoś dzielnego mężczyznę, zabierał go do siebie. Gromadził wokół siebie dzielnych mężczyzn, aby zwyciężali, wypełniali jego wolę. Czegoś mu zabrakło w tym wszystkim. Otóż w pewnym momencie przeciwstawił się Bogu i Bóg go opuścił. Bóg namaścił Dawida na króla po nim. Dlaczego? Bo jego inicjacja w perspektywie miała budowanie Królestwa Bożego, ludu wybranego, a on zaprzestał tego. Był pochłonięty tylko wojnami i zwycięstwami, sukcesem. Tu pojawia się to, co nazywamy naszym męskim egoizmem. To nas blokuje w wypełnianiu odkrycia tożsamości mężczyzny, Bożego mężczyzny. I dopiero Dawid, który okazuje się zupełnie innym człowiekiem, wrażliwym, pełnych wartości, odnosi olbrzymie sukcesy, serce Saula zaczyna zazdrościć, oczy są zaciemnione, chce zabić Dawida, przeciwstawia się Bogu. Bo ktoś inny zajął jego miejsce. I czy tego chcesz, czy tego nie chcesz, największy lęk, największa obawa, jaka towarzyszy ci w życiu, to to, że ktoś inny zajmie twoje miejsce. I to jest twój demon. Demon twojego wnętrza. Ten lęk, że ktoś inny okaże się lepszy od ciebie. Prowadzę w Rychwałdzie duszpasterstwo małżeństw i wiem, co mówią mi mężczyźni, kiedy w ich sercu pojawia się zazdrość, bo żona inaczej patrzy na kolegę z pracy. Co przeżywają w środku. Miałem taką sytuację, w której faktycznie żona zdradziła męża z kolegą w pracy na wyjeździe, po czym nie mogła tego wytrzymać wewnętrznie. Sama się przyznała. On pierwsze, co zrobił, to wsiadł w samochód i pojechał, żeby pobić tamtego. Ale nie doszło do bójki. Jakoś opanował emocje, ale tak go duch opanował, zły duch, że on nie umiał sobie z tym poradzić. To wiecie, co zrobił? Pojechał do żony tamtego mężczyzny i powiedział mu wszystko. Niech ona cierpi tak, jak ja cierpię. Mówił, że przebaczył żonie, a jednocześnie nie mógł znieść tej całej sytuacji, tego ciężaru. Ktoś inny zajął jego miejsce. W takim właśnie stanie złapali mnie za rękaw, wychodząc z kościoła. Zacząłem się nad nimi modlić, modlitwą stawienniczą o uwolnienie. Najpierw on padł jak długi. Przeżył spoczynek w Duchu Świętym, doświadczenie uwolnienia, faktycznego uwolnienia.
także po tej modlitwie wyciągnął z kieszeni obrączkę i włożył na palec. Bo wcześniej ją zdjął, kiedy doświadczył, że żona go zdradziła. Potem była modlitwa nad nią, dokładnie to samo się stało. Dzisiaj od roku czasu są ze sobą, są małżeństwem nadal, cieszą się, zaangażowali się w życie Kościoła i ostatnio się dowiedziałem, że postanowili pobudować kaplicę wdzięczności za to, co się stało. Ta inicjacja, ten demon męskości, to, że ktoś zajmie jego miejsce, przeprowadziła tego człowieka do zupełnie inny poziom. On teraz stał się mężem Bożym. Posługuje na kursach Alfa jako animator. Stał się mężem Bożym, a przedtem Bóg, no, Kościół o tyle, o ile. Zobaczcie, różnymi drogami nas Pan prowadzi po to, żeby nam uzmysłowić, jak wielką rolę mamy do odkrycia w naszym życiu. Wierzę w to, że każdemu mężczyźnie Bóg pragnie dać duchową przestrzeń, byś mógł wypełnić swoje powołanie. I tak cię prowadzi w inicjacjach, abyś odkrywał je, podejmował dzieło i zwyciężał. Bóg chce tchnąć w ciebie swoje życie, aby słowo, jakie w tobie umieścił, stało się żywą częścią ciebie. Słowo, które w tobie umieścił, aby stało się żywą częścią ciebie. Bo Bóg chce, żebyś wydawał mnóstwo owoców. Mnóstwo odnosił zwycięstw i sukcesów. Dlatego tak nas, mężczyzn, ukształtował i prowadzi przez życie, byśmy zawsze odnosili sukces. Wystarczy? Jeżeli wystarczy, to niech to będzie na tyle, na dobry początek. Poczujcie głód. Poczujcie głód słowa i poczujcie głód spotkania. Zanim przejdziecie do grupek dzielenia, przygotowałem dla was 3 pytania. Jakie jest twoje największe życiowe zwycięstwo? Spotykam mężczyzn pesymistów. Mężczyzn, którzy mają olbrzymie pragnienia, ale ich pragnienia nie są zaspokojone. A jak nie są zaspokojone ich pragnienia, uważają, że nic nie wygrali. Szczególnie my, Polacy, mamy w sobie coś takiego, że szybko się załamujemy, zniechęcamy. Co jest pomiędzy niewiarą a wiarą? Kto mi odpowie? Trudne pytanie. Może być. Ale dwie rzeczywistości. Z jednej strony zniechęcenie, z drugiej strony pragnienie. Między niewiarą a wiarą jest zniechęcenie albo pragnienie. Ja wybieram pragnienie. Bo jeżeli wpadnę w zniechęcenie, to wpadnę w rozpacz. A wpadając w rozpacz, w lęk, zacznę zamiast wzrastać, wchodzić w izolację wewnętrzną, duchową. Proces izolacji, a pamiętajcie, że izolacja jest złem pierwotnym, zawsze będzie prowadził mnie do poczucia osamotnienia, a w końcu do tego, że powiem, nie ma sensu żyć. Nie warto żyć. Wielu mężczyzn na tej płaszczyźnie dokonuje kroku, którego nie powinni dokonać. Popełniają samobójstwo. Między niewiarą a wiarą jest pragnienie, bo pragnienie, które jest zgodne z wolą Boga, jest miłe Bogu. Bóg kieruje do nas obietnice. Jeżeli, które chce spełnić oczywiście, jeżeli twoje pragnienie pokrywa się z jego obietnicami i dołączysz do tego modlitwę wiary, wchodzisz w strefę cudów, wchodzisz w strefę mocy, siły, ducha. To jest olbrzymia strefa,
której się możesz poruszać tak, jak normalnie chodzisz. Bo to jest łaska, która jest nam dana. Dlatego w drugim pytaniu pytam się, jak rozpoznajesz swoje osobiste pragnienia? Jak konfrontujesz je z wolą Bożą? To jest ważne pytanie, bo Bóg nie będzie namaszczał twoich egoistycznych marzeń. Bóg będzie namaszczał twoje wizje i twoje pragnienia, które są zgodne z Jego wolą. A Jego wola zawsze jest w jednym kierunku, dla budowania Królestwa Bożego, dla królowania w tym Królestwie. Ja mówię o pragnieniach i o marzeniach, które są Boże, a nie nasze egoistyczne. Jak rozpoznajesz swoje osobiste pragnienia? Czy bierzesz do ręki Biblię i czytasz ją? Kiedy w 2004 roku prowincjał posłał mnie do Rychwałdu, powiedział tak, masz duży dom na 60 osób i teraz spraw tak, żeby ten dom ożył. Tam się nic nie działo w tym domu rekolekcyjnym. O, od czasu do czasu jakaś stypa albo pierwsza komunia, coś takiego. Przyjechałem tam zaraz po studiach w Lublinie. Myślałem sobie tak, o, to zrobimy skrutatorium. Tu ludzie będą przyjeżdżać, będą brać do ręki Biblię, będą czytać, potem wczesne źródła franciszkańskie, będą poznawać ducha franciszkowego. Pięknie, ładnie. Ale jak na koniec miesiąca miałem w kasie stówkę, a 1100 zł do zapłaty za prąd, to już tak ładnie nie było. Ja mówię, Boże, co Ty chcesz? I przychodzi kobieta i prosi o spowiedź. Wyspowiadałem ją, a potem mówi, proszę Ojca, a to taka ofiara na rozwój tego domu. To jeszcze pod nosem się uśmiechnąłem, Bóg zapłać, dziękuję. Ta kobieta poszła, patrzy do koperty, brakujący 1000. To był znak dla mnie. Koszę trawę, kosiarą, taką spalinową na żyłkę, a tu podjeżdża samochód i mówi, proszę Ojca, to Ojciec? No Ojciec, zostaw to wszystko. Idziemy w nowym duchu. No tośmy poszli. Teraz przy tym domu mamy 20 grup duszpasterskich. Wspólnoty ewangelizacyjna Magnalia Dei w Ślemieniu i w Rzeszowie. Fraternia franciszkańska, która liczy ponad 200 osób. Chyba z 10 grupek małych jest, czy 11, już nie policzę. Sztoiny to prowadzi, nie ja, bo nie jestem w stanie. Mało tego, Francesco Team, czyli grupa, która ewangelizuje przez pantomimę i teatr. Zakronowele. Diakonia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka liczy ponad 50 osób, a na rekolekcję przyjeżdża po 200-300 osób. Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Przez kursy Alfa od 2006 roku przyszło 1600 ponad osób. Pojawiają się nowe miejsca, gdzie zaszczepiamy kursy Alfa. Stworzyło się środowisko duchowe, takie olbrzymie. Kiedy ci ludzie zaczęli napływać, no nie powiem, że mi się nogi nie zaczęły trząść. I zapytałem samego siebie, co mam robić. Wtedy otrzymałem propozycję, żeby wyjechać do Medjugorje. Jako opiekun duchowy pielgrzymów pojechałem tam. Po przyjeździe zostawiłem bagaż, pobiegłem do kościoła, do kaplicy objawień. To było 15 maja 2011 roku. Zapisałem sobie w Biblii. Przez godzinę adorowałem Najświętszy Sakrament po iluś tam godzinach jazdy autokarem. I potem sięgnąłem po Biblię. Otworzyłem, na Hibiu trafił i zacząłem czytać. Niech znajdą gościnę u Ciebie rozbitki Moabu. Bądź im ucieczką przed pustoszycielem. Wystarczyło. Byłem dyrektorem domu rekolekcyjnego. To był 2011 rok. Od 2012 roku jestem proboszczem w parafii w Rychwałdzie, kustoszem sanktuarium, przełożonym 14-osobowej wspólnoty zakonnej, dyrektorem domu rekolekcyjnego, ojcem duchownym dekanatu żywieckiego, animatorem w prowincji zakonnej do spraw nowej ewangelizacji. W ponad 16 miejscach w Polsce prowadzę mszę z modlitwą o uzdrowienia. W poniedziałek byłem w Goczałkowicach, zaczynaliśmy wieczory wiary, jesienne wieczory wiary. We wtorek byłem w Rzeszowie, posługa
mszę z modlitwą uzdrowienia. Dzisiaj jestem u was. W piątek zaczynam rekolekcje dla przedsiębiorców. Przy tych wszystkich posługach, przy tym wszystkim widzę olbrzymie Boże namaszczenie. Ale nie mam swojego życia. Nie mam swojego życia. Moje życie jest w misji Pana. Kiedy pytam się o wolę Bożą, co mam robić, konfrontuję ze Słowem Bożym, co Bóg na ten temat mówi. Co Bóg na ten temat mówi. Jeżeli moje pragnienie rodzi się z Jego wolą, tak jak wam mówiłem, to wtedy potrzeba jeszcze jednego elementu. Modlitwy wiary, pasji wiary. Ale pasja wiary to jest co? To jest zrobienie kroku do przodu i pomimo tego, że nie widzę owoców, to już Bogu dziękuję za to, że tak, że to będzie, że to jest. To jest ta wiara, która sięga tam, gdzie wzrok nie sięga. To jest ta wiara, która jest w oparciu o zaufanie. O olbrzymie zaufanie Słowu Bożemu. O olbrzymie zaufanie Kościołowi Świętemu. Saul miał zaufanie do widzącego Samuela. Samuel miał zaufanie do słowa prorockiego objawionego przez Boga. Zobaczcie, jaka idzie reakcja. Jak to się mnoży. Chciałbym was wprowadzić w inicjację. Po to tu przyjechałem. Ale zgadnijcie jaką. W inicjację do radości ewangelicznej. Żebyście jako mężczyźni, świadkowie Jezusa Chrystusa nie lękali się śmiać. Nie lękali się dawać świadectwo wolności w Chrystusie. Kiedy nastał papież Franciszek, celebrował mszę krzyżma. I wtedy w czasie Wielkiego Czwartku powiedział do prezbiterium zebranego wokół niego, że kapłan powinien pachnieć zapachem swoich owiec. Każdy pasterz to powinien czynić. Podchwyciłem tą myśl, którą miałem dużo wcześniej w sercu i przygotowaliśmy rychwałcki olejek radości. Przygotowujemy go w klasztorze. Olej nardowy z Ziemi Świętej, mirra z Hiszpanii, piżmo z Hiszpanii, róża z Polski, olej z oliwy hiszpańskiej. Mieszamy to w proporcjach, po czym rozprowadzamy. A jako sakramentalium błogosławimy. Mamy kilkadziesiąt świadectw uzdrowień. Fizycznych, duchowych, emocjonalnych. Kiedy będziecie pracować w grupach, ja będę sobie tutaj stał, kto będzie chciał, niech podejdzie. Wtedy dokonamy namaszczenia. Pomodlę się wstawienniczo nad tym człowiekiem. Dokonam namaszczenia. Wypisuję znak Tau na czole. Ezechiel 9 rozdział. Bóg posyła anioła, który z kałamarzem wypisuje Tau nad sprawiedliwymi, których Bóg nie chce, żeby zginęli, bo za chwilę potem idzie anioł zagłady i wszystkich zabija. Niech Bóg cię błogosławi, niech cię strzeże. I potem na dłoniach znak krzyża, na jednej i na drugiej, otwartej. Kapłani na odwrotnej. Chciałem was właśnie wprowadzić w taką inicjację ewangelicznej radości, abyście zarażali nią świat. Mężczyzna, który się uśmiecha, wprowadza w dom nowy klimat. Klimat duchowy, Boży klimat. Ci, co nie mają Bożego Ducha, się nie śmieją. Pamiętajcie o tym. Jest jeszcze jedno pytanie. W czyich oczach jestem bohaterem? Kobiety, przyjaciela czy Boga? To jest ważne pytanie, bo to pytanie ukierunkowuje cię, na kim ci zależy. Albo do kogo Bóg cię posyła. Te trzy pytania do małych grup. Myślę, że na tyle wyjaśnienia to wystarczy. Amen. Amen. Niech się tak stanie. Amen.
Dziękujemy Sobotarowi.